Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Czas na kolejny odcinek FIFA 21 Ultimate Team 101. Dzisiaj odpowiem sobie na pytanie, czy skilla da się kupić. Jak widzicie, takim składem kończyłem ligę weekendową. Walczyliśmy o elity, czy ją wywalczyłem? Zaraz sami zobaczycie. No doszedł ten Renato Sanchez, o którym tak mówiłem, ale kurczę, on musi mieć więcej zgrania, bo dostaje zbyt mały boost do statystyk. No niestety tylko 6 punktów max. No jakbym pokombinował, to mógłbym mieć 8, jeszcze trochę meczów muszę nim zagrać, ale zobaczymy, czy on tej, w tej drużynie wytrzyma. Ponieważ już mam pomysł, by wleciał tutaj Bruno Fernandes, żeby był Sadio Mané i byłaby zabawa. No, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar. Lepszego składu do wbijania elity mieć nie można. A, tylko grałem z Gomezem. Tylko czerwoną kartkę, nieważne. Zobaczcie, jak mi szło w tych ostatnich spotkaniach. Zróbmy to, drodzy widzowie. Trzymajcie kciuki, bylebym nie był sobą. No dobra, chyba z Polakiem gramy. No co, mam nadzieję, że to nie jest po polski proplayer Furman. Może Furmana mi dało, co? Nie, on nie ma meczu na szczęście. Plus ma lepszy składzik trochę, ale przestraszyłem się tego. Lecha poznań. Dobra, zaczyna od. Elastiko, od przekładanek kantonu. Full focus i bez gadania. Let's go. 1-0. Dobrze, Kyle. Szybszy jesteś, proszę. Ronaldo. Kurde, chciałbym poczuć to jego tempo, Cristiano. 2-0 Jak Anders, cieszynka. Musimy wygrać dla rojakina. Niestety z powodu zdrowotnych nie mógł się pojawić na tych naszych ostatnich spotkaniach. Kurcze, przesunąłem się bramkarzem. Ja nie wiem naprawdę, co robić z tym bramkarzem: czy się przesuwać, czy zostać w miejscu. Trudno mi podjąć dobrą decyzję. Jeśli jesteś moim widzem, strzel idealnie nad poprzeczką. Także niby myślę, że jest bramka, ale jednak nie. Mówię tak nad poprzeczką. Delikatnie nady. Chyba że poda do Neymara. Nie naprawdę, on ma tu tyle opcji. Uff, dobrze, że tam stanąłem. Christiano, hat trick! 3-1. Rywal jest świetny. Jeśli chodzi o kontrolowanie piłki, też potrafi sobie tworzyć tę sytuacje, Tylko dosyć łatwo wchodzę w jego defensywę. Ale Renato, Renato, mój przyjacielu, nie bądź taki mało zgrania, masz to prawda, ale dałem za ciebie 240 cholernych kolumbijskich tysięcy pesos. I ty, proszę, jak masz przyjąć piłkę, to ją przyjmij. Weźcie w garść i atakuj tego Mbappé. Gość sobie wejdzie Neymarem, pewnie jeszcze jedenastka będzie. Agresywnie, no panowie, panowie Boże, co on robi? Ja nie wiem, jak wystawić tę nogę, którym się wystawia nogę. Na spokoju. To jest garincza, okej. Okay. Boże! Jakie to jest żałosne. Po prostu żałosne jest to. Cristiano, zamykasz, to musisz. Roben! <ścoughs> no wyjął to Rio Ferdinand baniakiem. Pressing się boję włączać w tym, bo no wiecie, w, tym, w tej fazie spotka. że rywal jest na mojej połowie. Areola bogiem. Taktyka. No, pressing po utracie piłki. Na, autentycznie. Nie chcę tego robić, przez to że boję się, że to rozjedzie. Opluty sub, No, mecz gram, ludzie, mecz gram. Takich bitów opluć jednak nie mogłem. No, fia Naprawdę pressing, włączmy pressing. Stoją wszyscy jak takie matoły. Od razu pressing włączony. Pff. Kurde, ja nie wierzę. Teraz może podać do... Kurde, no żeby tę piłkę odebrać, po prostu żeby tę piłkę odebrać. Pierdziele, no nie mogę. Nie mogę mu tego odebrać, tak się klei. Próbujemy dalej, walczymy, ale nie jestem w stanie. Biegnij Renato, biegnij. Ronaldo, wchodź już! Ronaldo, Ronaldo, no wchodź w to pole karne leniuchu! Jest! Nie! No i jeszcze jutro, yes. Koniec, niestety koniec. Agresji nie ma, agresji. Naprawdę tutaj pod. No i po tej porażce zagrałem jeszcze jeden mecz, no on zakończył się błyskawicznie, szybkie 2 do 0, co oznacza, że Foot Champions skończyłem na moim ulubionym bilansie, 22 do 8, ale ja sobie tłumaczę tak, że wiecie, że nowa, że nowa drużyna, ktoś mądrze napisał, że ja się przesiadłem, no nie wiem, załóżmy ze Skody do Ferrari. Tak, to moja wymówka. No i że teraz, jak zagram cały FUT z takim składem, to na pewno będzie lepiej. Nie, no, tak całkowicie na poważnie. To obrona, obrona i jeszcze raz obrona, bo ja naprawdę uważam, nieskromnie mówiąc, że atak u mnie. Jest to naprawdę ok po poziomie, tylko no jeśli chodzi o grę w defensywie, to jest fatalnie. Czekamy na upgrade Kleibera, ponieważ spotkanie PSW z Ajaxem zakończyło się wynikiem 2 do 2. Remis oznacza, że i Malen, i Kleiber dostaną upgrade'y, Tylko plus 1, ale zawsze coś widzę, że rywal ma tego dos Santosa którego zrobię nie rozważam, ponieważ chłop kosztuje 60 tysięcy, a wiecie jak to u mnie z tymi środkowymi pomocnikami, no dobra mam goreckę cholera, więc czego aż tak bardzo potrzebuję to nie wiem, ale w porządku, no stawiamy na obronę, musimy naprawdę lepiej wyglądać, ponieważ jest tragedia, ja za łatwo tracę te gole, rywale no gdy nie naciskam, inaczej, no nie umiem odbierać, też ustawianie musi być lepsze i jedna sprawa. W trakcie FUT Champions próbowałem też grać 4-1, 2-1, 2, 2 Neymar jako Ronaldo obok Mbappé na napadzie I kurcze, fajnie to wyglądało Więc zobaczymy jak będzie teraz Ronaldo Jak widzicie też gram na wersji next genowej Bo chcę zobaczyć tutaj Cristiano w Odrobinę lepszej jakości, mamy już 1-0 w piątej minucie No ładnie się świeci, ładnie, na pewno to jest next gen, jest, ok. O proszę, jest to Ja Nie zwrócimy uwagi na to W jakiej wersji on go posiada, posiada czy to inform, czy to wersja freeze nie mam pojęcia, nie zwróciłem uwagi na naszego. kurdel Bo, powinien być gol. Łoch, Łoch, no tak, lepsza gra w obronie. Po co wybiegałem walkerem? Nie mam pojęcia. Bo jestem sobą, dlatego. Nie wiem, czy to się uda. Ech, czemu bramkarze wychodzą z bramki? Maksymalnie do 5 metra powinni wychodzić. Takie powinny być zasady. No i dwa. Lepsza gra w obronie. Boli mnie, że prócz tej bramki. Kurde, o tym mówię, o tym mówię. No brakuje, brakuje tego. Tempa. Chciałem też powiedzieć, że dobrze areola teraz, że prócz tej pierwszej bramki to tak naprawdę nic wybitnego w tym spotkaniu nie pokazaliśmy. I to mnie trochę martwi. Aha. Dajesz Christiano. Tak jest, 2, 3. Bez żadnej reakcji, no w porządku. Wreszcie taki gol na miary tej karty. Proszę, coś więcej, jeszcze więcej musimy pokazać. Nie możemy przegrać z MLS-em. U, pomyłka! Renato! Sa Czemu Renato? Ramy, mamy takich na was niego, i tutaj akurat Renato musiał się pojawić. Gubi się przeciwnik, dobrze. I teraz Christian. Och... za lekko. Nie wiem, nie wiem właściwie, czy mocniej dałoby radę, ale postraszyliśmy go trochę. Kurde, no nie wie, że Luis Hernandez wygrał tak łatwą główkę z Kleiberem. No dobra sobie wchodzi tym robenem, ale bez przesady. Wow. Nie mam pytań. Po prostu nie mam pytań. Może też właśnie o to chodzi, prawda? Bym zaczął nim strzelać z takich głupich miejsc, gdzie normalnie innym napastnikiem bym nie strzelał, bo to jest trochę chore, że z takiego miejsca on to ładuje. Czy będzie kolejny gol, Christiano? Tak jest. 4 do 3 opara wykiwany. Ale coś mi tutaj śmierdziało, że nic z tego nie wyjdzie. Tu jeszcze raz za A runa. Ajajaj, jeszcze. No tak, zerowego kąta. Bardzo mądre. Stój, 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 dobrze. I wsparcie Areoli. O nie, o nie, o nie, 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 nie strzeli na szczęście, ależ teraz zgranie. I jeszcze raz sprowokujmy przeciwnika i teraz też nie trafi. Kla <grym> Sorry, musiałem. Gdybym nie był sobą, to bym nie był sobą, pamiętajcie. Robin. Co tutaj wykmini? Wow. Ale zlegowało, jak zawsze na PS5. Wow Odbierzemy tę piłkę, czy nie? Nie odbierzemy gol. Pff. No, nie wierzę, kurczę. Ja po prostu wiecie, nie rozumiem. Nie rozumiem, czemu moi piłkarze nie wystawiają nogi, gdy piłka leci obok nich. Ja chciałbym to zrozumieć, bo kurczę, przesuwam się, naprawdę. Tam wystarczy wysunąć nogę, i mój defensor tego nie robi. Oho, naprawdę, naprawdę. Nie no. Nie, no samobój, naprawdę... Z czemu? No to co, gwóźdź do trumny. Ronaldo. Ronaldo. Widziałem, że się przesunął. Jest, jest ta radość w ostatnich sekundach. Pokonaliśmy skład ZMLS. Jestem potężny, jestem żałosny, ale proszę nawet Areola się cieszy, no cieszy, ja też się cieszę panowie, że jesteśmy potężni, wygraliśmy, wygraliśmy, to chyba no, że jeszcze strzeli. I co zrobi Wander Sar? Aj, Aouar by tak strzelił z 60 metrów, byłoby pięknie. Fajne spotkanie powiem wam, no emocjonujące, dużo goli Ronaldo, ile? 4 czy 5 czy 6? No 5. Jest ok, naprawdę jest ok. Znając życie, pewnie miał 1700 skill ratingu. Choć może. Wie wow, 2017. A to powiem wam, że nawet fajnie, bo myślałem, że serio jednak półka niżej. Jestem zadowolony. Wiecie co, jak mi dobrze pójdzie, to ja naprawdę zrobię tutaj jakiś rekord i będę miał nim 100 bramek w 50 spotkaniach. No musiałbym się postarać, ale wierzę, że wszystko jest możliwe. Nie? No, opętana karta. Pójdźmy na to z innej strony. 98. Wiecie, bramek plus asyst w 43 meczach. Mbappé też strzela. Prawie 200 meczów, ale nadal więcej bramek niż spotkań. Neymar 24 asysty i 13 bramek w 22 spotkaniach. Robin też coś tam robi. 14 asyst, 17 bramek. Do piątku nic nie zmieniamy, chyba że wzmacniamy obronę i od samego początku walczymy. Wczoraj wieczorem powróciły playerpiki, więc zrobię jeszcze w odcinku jednego. Dlaczego? Bo wczoraj trafiłem dwie dobre karty. Neymar i. Ooo, 86 oceny ogólnej. Warto było przepalić w tylu rzadkich. To jeszcze jeden. Dlaczego nie? Walkaucik. Spróbuj zagrać na pięciu obrońców. Nie, wkurzają mnie takie osoby, bo nie potrafię ich przechodzić. To nie chcę być wkurzający. Neymar. Dwa walkouty z rzędu. Nie spodziewam się, oczywiście, kolejnego walkoutu. Karta 83-84 mnie zadowoli, ponieważ muszę odbudowywać tę bazę. No, odbudowywać bazę kart niewymiennych. No zanluidic bufon, nie to czego szukałem, ale ja już wszystko czego szukałem w tej chwili znalazłem. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia jutro. Cześć. Muszę zacząć robić icons łapy.